Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku. Nagrywany nową kamerką. Ogólnie od ostatniego momentu się zbyt tutaj dużo nie pozmieniało. Mianowicie, jak motorek stał, tak stoi. Przez ten cały okres było tu robionych parę sprzętów, ale no nic nie nagrywałem, tak wam szczerze powiem. Tutaj jeszcze w międzyczasie działam z piłą. Chociaż na razie jest przerwa, bo mam rękę uszkodzoną. Pies mnie upierdzielił. Tutaj mam pompę, zatarła mi się pompka, ale to z mojej winy. No i dzwon już jest też uszkodzony przez słabej jakości łańcuch. Widzicie, jak podbijane tutaj jest dość mocno od łańcucha, więc to też będzie do wymiany. Co więcej, no, prowadnica krzywa, no i tyle. No niestety jestem uszkodzony, więc dzisiaj zbytnio nic nie porobię, nie ponagrywamy, tylko ogólnie Wam puszczę tutaj taki, pokażę Wam, jak mniej więcej ta kamera nagrywa. Jest to DJI Osmo Action, chyba tak, czy z angielskiego nie jestem za dobry. Ogólnie musiałem coś zmienić, bo przez to, co kurde cały czas, przez te problemy, co miałem z kamerką GoPro, czyli po prostu te zawieszania się, przegrzewania się i nagrania, które ginęły, doszedłem do wniosku, że no muszę zmienić na coś innego. Nie kupowałem najnowszego GoPro 11, no podobno jest lepiej, ale nie do końca. Zdecydowałem się na tą. No, tak samo zbliża się zima, a w zimę też naprawdę odcinki, żeby dla Was nagrać, GoPro to jest totalna porażka, bo bateria pada momentalnie. Wyobraźcie sobie, że mam baterie zapasowe w kieszeni, pojeżdżę chwilę, bateria mi padnie, ta co jest w kamerce, będę chciał wymienić i się okazuje, że te, co mam w kieszeni, obydwie są padnięte od temperatury. W porównaniu do GoPro, no to ogólnie nagrywa kamerka jakby na najsłabszym wyostrzeniu. Tak można to porównać do GoPro. Na GoPro znowu seryjnie, jak dostajecie z pudełka, no to ostrość jest na maksa, tam jest przeostrzony obraz znowu, nie? Więc przeważnie jak ludzie porównują te obydwie kamery, no to no GoPro jest przeostrzone, no i dlatego też ten obraz tam wygląda o wiele ostrzej. No, zauważyłem, że ona znowu nagrywa lepiej troszeczkę w słabszym świetle, ale samym obrazem bym się nie przejmował. Nie skupiałbym się na samym obrazie, bo dla mnie osobiście jest największym plusem jest to, że praca na baterii jest dość mocno, no ogólnie w porównaniu do GoPro jest o wiele, wiele lepsza. No i to widać gołym okiem, po prostu jak lecą minuty, a tu praktycznie nie ubywa. Dobrym futurem, tak samo przy tej zmianie, bo miałem wcześniej kamerkę GoPro Hero 7 Black, jest ten ekran z przodu. Mianowicie, no widać, przynajmniej, że czy mnie widać w kadrze. Przynajmniej to widać. No i szerszy kąt jest nagrywania. No teraz nie mam w najszerszym kącie. I teraz macie w najszerszym kącie widzenia. I możecie też zauważyć w porównaniu do tej, na przykład kamerki GoPro, tutaj krawędzie, te krawędzie nie są tak strasznie zniekształcone. Możecie sobie zobaczyć. To też mi się bardzo naprawdę podoba. Chociaż no nie ukrywam, że można to poprawić potem w postprodukcji, w programie, więc to też nie jest jakiś tam duży minus, na przykład, że o, ta kamera jest lepsza, no bo nie zniekształca krawędzi bocznych. No bo to można poprawić na ekranie. Ale mi się wydaje, że naprawdę to w miarę wygląda. No też jest, no ten z tą ostrością obrazu jest troszeczkę problem, no ale
będziemy musieli to jakoś przeboleć. W porównaniu do GoPro cenowo, no to naprawdę i tak jest kozacko. No, myślę, że się wam będzie podobać i co najważniejsze, więcej będę mógł nagrywać, ponieważ no myślę za niedługo zreanimować jakąś 110, bo z tą 140 troszeczkę za szybko się rozpędziłem i jest teraz problem, no drogie trochę części, no i tak za bardzo się rozpędziłem z tym na przykład tłokiem w Turbo 140, że za wcześnie go wybrałem. Ogólnie na razie się nie będę za bardzo rozpędzał i wam wszystkiego pokazywał. To zobaczycie niebawem, jak ręka mi się wyleczy i zacznę robić, bo jest naprawdę duży progres. No i dużo osób ogólnie odpowiedziało też poprawnie, domyśliło się, co kombinuję. Mianowicie z tymi butlami z gaśnic prawdopodobnie niebawem się dowiecie. Bo czegoś takiego na polskim YouTube pewnie jeszcze nie widzieliście, na czym będziemy odpalać silnik. Już sam się za głowę łapię. Sam się za głowę naprawdę łapię, ale powiem was, wywali was z butów, nie? Na czym będzie silnik pracował, na czym jest w stanie taki silnik pracować, a jak będzie pracował ten silnik, więc będzie można też zasilić samochód. Na to tak samo czekają pewnie moi koledzy z pracy, oczekują pewnie niejednego wybuchu. Mam nadzieję, że się nie doczekają. Niedawno wpadłem na ciekawy materiał, który też będziemy musieli przetestować. No ja będę musiał przetestować, ewentualnie jak będziecie chcieli, to będziecie mogli zobaczyć. Mianowicie zmniejszenie zużycia paliwa, no bo jeżdżę do roboty, no logiczne, chciałbym jak najtaniej. Więc no, na takim silniku od Quada, od Crossa 110 będziemy mogli takie eksperymenty przeprowadzić. No tyle, nie będę za bardzo dużo mówił, no bo zaraz ktoś mi podpierdzieli pomysły. A ja się z wami będę żegnał. Życzcie mi powodzenia i życzcie mi, żeby jak najszybciej, kurde, ta ręka wyzdrowiała. No i żebym, kurde, wreszcie zaczął tą robotę, bo już mnie zaczyna czepać. No. Tak. No i przepraszam was, że tak długo mnie nie było na tym YouTube, ale musiałem sobie zrobić odpoczynek. No, zrobiłem taki odpoczynek, że robiłem cały czas coś, ale odpocząłem sobie przynajmniej od YouTube, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, niebawem, hej!